Hej, siema wszystkim, w kolejnym odcinku Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. No i tutaj my naszą przeprawę przez gniazda Harpi Kelaino chyba się nazywały. No i cóż, szukamy dalej w sumie snów i... Aha, no najpierw musimy się pobić oczywiście z Harpią, no bo to by było w sumie dziwne, gdyby w gnieździe Harpi nie było Harpi. Ale ja bym chciał sprawdzić jedną rzecz, jak tylko będę mógł. A mianowicie, jak działają te pułapki dokładnie, bo tak. Mogę zapisać? Mogę. Teraz jeszcze, czy wiecie, jak się te pułapki rozkładało? Tak, teraz będzie... Jak się rozkładało pułapki? Help, please. F? Nie, ten jakoś... Nope. Ja pierdzielę i teraz znowu ten sam problem. Którym przyciskiem się używało tych takich... jakichś pobocznych tych? W sumie mogłem zacząć przed nagrywaniem, wybaczcie, ale jestem głupi. Jak but. O mój Boże, który to był przycisk? No to chcę, no. I co? Czekajcie, bo mnie zaraz kurwica tu strzeli chyba. Aha, tutaj nie sprawdzę przecież tych... Dobra, wiecie, to może sobie przypomnę jakoś w trakcie. No nie będę tutaj stał godzinę i szukał przycisku jednego, jest zabierając czas wam i mi przy okazji. Znaczy w sumie bardziej wam, bo... Okej, tu jest coś śmiesznego, że do snów, pamiętam. Ale mam tylko jeden sen, to za mało. I... O, ma jakiś kryształek. A no tak, to jest ten sen. Boże, jak ona jest brzydka z bliska, o ja pierdzielę. Oto głowa króla. Zaniesiesz ją Shili, wiesz gdzie? Da ci pieniądze i dalsze rozkazy. Strasznie ciężka. Mam z tym iść przez las? Trudno będzie miecza dobyć. Pójdziesz bez broni, w normalnym odzieniu. Postaraj się, by nikt cię nie zobaczył. A jak kto zapyta, niesiesz wiedźmie kapustę. Przecież widać ją na mile i czuć octem. Muszę znaleźć jakiś gruby worek. Nie marudź. Szkoda czasu. Przejrzyj sny w projektorze i znajdź najpotężniejszy. No ale co, najpierw chyba muszę poszukać jeszcze parę. No tak, tu jest jeden czerwony. Dobra, czyli będziemy mieć już dwa. I oczywiście kolejne harpy do zabicia. O kurcze, co Geralt, coś ty rzucił? Czemu ty masz akcji wybrane, ty zgięło cię? Moje X dalej nie działa, chyba że to nie działa, no to harpy Kelaino, nie mam pojęcia. Dobra, bo na mi zaraz ciulną to się nie pozbieram, one by jednak jakiś damage tam... O, ja pierdzielę! O, kurde! No X, zadziałaj, proszę, dlaczego w takich sytuacjach nie może działać? Okej, teraz się trochę cykam, nie? To tak z ostrożnością wielką do nich podchodzę, ale powinno być chyba całkiem okej, dobra. Nie mam pojęcia, dlaczego to X nie działa na te harpie Kelaino, może one są jakoś... Nie wiem, w kodzie oznaczone jako boss czy coś takiego, a ta adrenalina nie działa na bossów. W sumie no, trudno nazwać to bossów, ale w sumie tak trochę silniejsi. Nie wiem, jak to działa, naprawdę nie mam pojęcia. W każdym razie w tym momencie bym się to mega przydało, no ale co z tego, skoro nie mogłem kliknąć, prawda? O, ja pierdzielę. No teraz sobie kliknąłem, ale gra tego używam tam tylko jedną harpię. Może jest to... cios kończący grupowy. Geralt ma to w dupie, używam na jednej harpii. Tego. Kadwańska skórzana zbroja, no aha, dobra. Oczywiście, co to jest?
Dobra, wiecie co, wywalę ją. Ona jest mega ciężka. Nie chcę jej na razie. Znaczy... chętnie bym sobie ją zatrzymał, tak, no, ale skoro nie ma miejsca, to się nie będę... O kurczę, więcej Harpy Kalaino! To jest to, co... chciałem, chyba... O, fuck. Gwen, Geralt. Jednak te trzy harpie naraz jest pewien problem swoisty. O fuck, nie mam już Quena na sobie. I znowu nie mam Quena. Geralt, wydupiej. Zdychaj. Okej. Spokojnie, jakoś to ogramy, tak jak będę grał w miarę rozsądnie. To nie powinno być źle. Jakby gra mi namierzyła harpie, dzięki, dobra. Jeszcze coś? Nie. No dobra, czyli mamy... trzy sny, tak? No to chyba byłoby na tyle. Magusiu tego projektora. Chociaż coś tutaj jeszcze jest, bo te harpie lecą. Nie, no tutaj nic nie ma. Aha, jeżeli tutaj harpy były tak same z siebie... A nie, jest! Sen jeszcze jeden. O, dupę. Geralt, uciekaj, bo to znowu te głupie harpie, OP. Tutaj mam o wiele mniejsze pole do manewru, widzę, bo... jest taki podest. Na który nie mogę wskoczyć, jeżeli jestem w walce. Okej, potrzebuję trochę miejsca, dziękuję. No i fajnie. No i teraz na pewno mam wszystkie sny. Pozbieramy sobie jeszcze jakieś pierdolki, które tu leżą. Geralt jest przeciążony, to fajnie. Nie będę musiał tego więcej... 19, a z czego? Kedwenicka skórzona, dobra. Czemu ja tego nie sprzedałem wcześniej? 316, druciany sznur. Ale razem jest dosyć sporo warty. Oczy harpi też są sporo warty. Boże, pióra harpi 700, o ja pierdzielę, będę bogaty jak to wszystko sprzedam. Skóra typu jada, ruda srebra jest bardzo ważna. Kurde. Ruda żelaza. Jakbym wyrzucił tego tak... z 5. No, jakiś czas tam starczy, dobra. No, czyli idziemy do tego projektora i zobaczymy, co tam znajdziemy. Ja dalej nie mam pojęcia, jak się te cholerne pułapki rozstawiają, mnie to denerwuje. No dobra. Zobaczmy. Sen Leto. O, i ile? Ile właśnie tu zleciało? No to jest lekka przesada chyba. Nic dalej nie działa, dobra. Czy jestem pewien, że na tej harpie nic nie działa? Kurczę, aż mi się gra przywiesza w tym momencie, w tych momentach, nie? Ale mega są wytrzymałe te harpie. Nawet młynek nie robi na nie specjalnego wrażenia. Na nich. No. Ja pierdzielę. Ile was tu jest? Jakaś królowa harpi. Wykonałem to. Nawet nie wiedziałem, że tego questa mam. Okej, okay, no trochę ich tu było, ale w każdym razie już ich nie ma. Ja sobie pozbieram te składniki, bo ja pierdzielę, to jest mega... mega cenne, szczególnie pióra harpi. Tylko znowu będę musiał wywalić, no to wywalę za chwilę te rudy srebra wszystkie. Jeszcze raz, gdzie to było? Pióra harpi to nie, szpony harpi też nie, chociaż ciężkie są.
Ruda srebra, nie, ruda żelaza. Dobra, to 333, o ja pierdziele. Wiecie co, wywalę tą kedwańską zbroję po jednak pewnym przemyśleniu sytuacji. No i dobra. Użyj projektora. Stanę to widzieliśmy, to są srebrny kryształ, zielony kryształ, czerwony kryształ, niebieski kryształ. To lecimy srebrny po kolei. No i zobaczymy co to będzie. Na boków! Są coraz bliżej! Nie mogą mnie dogonić! Do warsztatu! Tam nigdy tego nie znajdą! Po moim trupie, kurwie syny! Nie zgłębicie tajemnic mistrza Baltimora! Już niedaleko! Okej, zielony kryształ. Piknaś pani, jak elfka. Chodźże do mnie, pochędożym se w stodole. Alem trafił, a miałem z innymi w kości pograć. Też ich zawołaj, będzie ubaw. To był bardzo fajny sen. Chciałbym mieć taki sen. Ja mam jakieś głupie sny o, kurczę, zabijaniu policjantów w tunelach. Jak ktoś czytał mojego Facebooka, to wie o co chodzi, a ktoś nie, to zapraszam na Facebooka, macie go w opisie i parę postów wcześniej był mój pojebany sen chyba sprzed tygodnia. Naprawdę pojebany. I chętnie bym go zamienił na ten sen chłopa, był bardzo fajny. Czerwony kryształ, lecimy. Smoczy sen, dobra. Tak, mam znaleźć. Jeszcze niebieski kryształ nam został, ale mam z tego znaleźć jakiś najsilniejszy sen. No dobra, zobaczmy. Niebieski kryształ. Set Maon, Taleste Impedone, Iluren met Ilurien, Feredain ol Damas. Dobra, tu tradycyjnie mamy Jorwyta, który rozpływa się nad swoją zajebistością, więc myślę, że tutaj nie będzie nic ciekawego. Typowy Jorwet. Więc co, mamy sen Leto, sen Baltimora, sen chłopa, smoczy sen i sen Jorweta. I ja mam z tego wybrać jakiś taki najbardziej, najsilniejszy jakby sen? Teraz nie wiem, czy chodzi o to, kto ten sen śnił, czy o to, co się komuś śniło, bo jeżeli chodzi o istotę, no to jakby najbardziej będzie smoczy sen, tak? No bo to jest jakby no najpotężniejsza istota z tych wszystkich, natomiast jeżeli chodzi o emocje w śnie, trudno powiedzieć w sumie, bo i sen Baltimora był dosyć mocny, tak, no bo to był jakiś upiory go ścigały i zabiły na końcu. Sen chłopa, no to było chędożenie Saski, to w sumie no też jest dosyć, powiedzmy, silne emocjonalnie. Sen Jorweta tam jebać, no to tam się nic nie działo specjalnie, no a sen Leto? Oddaj skłonniki lekarza Filipie Eilhart. Aha. Czyli Geralt już sam się domyślił, czy ja mam po prostu... Nie, nie wiem. Okej, zobaczymy jak dojdziemy. W każdym razie musimy stąd wyjść, przy okazji sobie... No denerwuje mnie to, nie wiem który to jest przycisk. Nie X, C. Co to jest zdolność postaci? B, N, M. Mem to jest mapa, to nie. F,
to mi jakoś wyśrodkowy ekran, G, H, J. J to są questy. E to jest blokowanie, R to... O! Dobra, czekajcie. To jest R. No i dobra, i powiedzmy, że postawię sobie tą pułapkę, no powiedzmy, że tu, tak? No i co teraz? Mam się od niej odsunąć, czy co? Czy o kij chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, daj mi tą pułapkę, spróbuję ją zostawić gdzieś indziej. Tam jak już wyjdę z tej lokacji. No i zobaczymy. Dobra. W każdym razie quest jakby główny mamy wykonany. Musimy tylko, teraz tylko oddać to Saski Filipie. No i przy okazji oddamy sobie... Chodź, mam Baltimora. Aha, to jeszcze możemy... do Baltimora zajrzeć i jego sen mu oddać. Czy myślę, że niespecjalnie chciałby taki sen, bo to nie był zbyt przyjemny sen. Ja bym takiego nie chciał na przykład dostać z powrotem. No tak, Geralt jest przeciążony. Dobra, wszystko na pewno posprzedaję, jak tylko wyjdę z tego cholernego miejsca. Harpia. Ale dosyć dobry miecz. To się to jakoś sortować względem wagi. To jest chyba względem wagi, nie? Harpia. No jakby nie patrzeć, ten miecz jest najmniej warty stąd z tego wszystkiego. Więc jego mogę w sumie wywalić. Bo wszystkie te inne składniki alchemiczne tam od tych harpii są mega mega wartościowe, jeżeli je zebrałem w tak wielką już kupę. Dobra, wcisnę to X. Czemu ty używasz tego na tylko jednym przeciwniku, Geralt, ty? Ja cię mam uczyć, jak się kurde walczy, frajerze? Jeszcze mieczem rzuca, jakby się kurde nie dało inaczej tego rozwiązać. Ja pierdzielę, ale ile was tu jest? No przecież to jest tragedia. Okej, zbieramy dalej składniki, wszystko to sprzedamy w pizdu i będziemy bogaci. Bogaty Geralt. Nie no, nie daje mi spokoju te pułapki. Bardzo możliwe, że może sobie te questa zrobię poza odcinkiem, gdzie sobie sprawdzę na innym let's playu, jak te pułapki się poprawnie rozkłada. Może jeszcze raz spróbuję, tutaj jest jeszcze jedno gniazdo. No i co? Znaczy no, tak chyba słyszałem z tego co pamiętam, że muszę je... Trochę uderzę żelaza, może jeszcze wale. Że muszę je tutaj gdzieś porozkładać koło tych gniazd i one się muszą jakoś zle... Chociaż nie, no nie wiem. Chociaż nie mogę w żaden sposób tą pułapką rzucić do tego gniazda, nie? Jeszcze tutaj są... Pałsztajny. Au, 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 dobra, spokojnie, zaraz się wyleczę. Poproszę składniki. Dziękuję. O kurde, no naprawdę, no ta ostatnia jakaś się musiała za dużo ważyć. Wywalamy jeszcze jedną rudę żelaza i powinno być spoko. No dobra, wychodzimy z tego miejsca. Możemy od razu wracać do Vergen.
No i powiem wam, no i kurczę, co teraz? O ty. O! A może czekajcie, może to jakoś tak zadziała? No chodźcie tu. No i co? Co się z tym stanie? Wlecam tutaj? Aha, one tutaj nie wlecą, tak? To sprawia pewne problemy. Albo wlecą? Nie, no nie wiem. Wlecicie tu czy nie? Nie, one będą tutaj stać. Czekajcie, bo aż normalnie mnie tak korci. Gdzie ja mam petardy? Petardy, 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 petardy. Gdzieś tu muszą być petardy, tu są petardy. Obrażenie 10, 30, 40, ale wam teraz ciulne, nie? Geralt, zmieniłem ci. O, czekajcie, podniosłem. Aha, bo one muszą... Dobra. One muszą to podnieść. Chwila. Podnieś to, podnieś, podnieś, podnieś. Podnieś pułapkę. Kurwa, kupia, podnieś tą pułapkę, ty. Może stara jej ciulna. Podnieś, podnieś pułapkę. Bądź dobrą harpią. Może muszę jej piznąć parę razy. A masz! A masz! No to jest ciężki quest jednak, bo te harpie są dosyć nieogarnięte umysłowo. Dobra, to zrobimy sobie tak, że ja wezmę sobie tą pułapkę z powrotem, postawię ją może w jakieś bardziej widoczne miejsce dla tych harpi. Zaraz mi się znowu skończy miejsce, co? Wagowo. Wszystkie. Skóry mega dużo ważą, a nie są aż tak cenne. To może wywalę tak sobie powiedzmy z 15 skór na przykład. Pozbieram te pierdoły z harpi. No i czekajcie, no dobra. Ogarnę sobie jeszcze raz tą pułapkę na harpie. Wrzucę ją sobie tutaj. Spróbuję ją może... Dobra. Witam, głupie harpie. Patrzcie, mam tu pułapkę dla was. Kurwa, Geralt, nie wybrałeś pułapki. Czekajcie, odbiję trochę od nich. O, bierzcie pułapkę, frajery. No bierzcie ją. Dobra, jedna chyba wzięła. Dobra, wzięła pułapkę i odlatuje. Oczywiście Geralt znowu zabił tylko jedną. O, ja pierdzielę, ale ich tu się nazbierało, dobra. Trzymajcie jeszcze jedną pułapkę. Niech tam sobie któraś z was podniesie to. Dobra, jakaś tam podniosła. No i więcej ja musiałbym dorobić. Ja pierdzielę, czy ja zawsze muszę was tu wybijać tyle? Okej, teraz ty.
No i dobra, czekajcie, tak z ciekawości, gdzie jest ten quest? Dobra, wrócimy sobie przy okazji do niego, zakończymy quest. Zlecenie na królową harpi to wykonane, zlecenie na harpie. Użyj pułapek na harpie, ale powie mi ile już? 3 na 7. Okej, okay, czyli jeszcze trochę tych pułapek mi zostało do zrobienia. Jeszcze 4 muszę zrobić. Czy ja mam wystarczającą ilość drewna na te pułapki? Okej, okay, tu już widać, że rozwaliło to. Nie, wiecie co, może tego questa faktycznie sobie zrobię poza odcinkiem, bo to jest po prostu zbieranie tych harpi w kupę, żeby któraś z nich zabrała sobie tą pułapkę i wiecie, zabrała do gniazda. To jest trochę czasochłonne, myślę, że też nie jakieś mega... Tak, jesteś piękna, moja królowo, moja pani. Wyglądasz naprawdę wspaniale. Całe gniazdo ci zazdrości. Nie potrzebuję tego pióra, weź się proszę. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie, zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty. Świat zmieniają. Jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. No, no, aż strach pomyśleć. Może jednak weź to pióro. Mnie nie jest potrzebne. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi znaczy. Tak, tak, temu samemu. Ciekawe, dlaczego potrzebował akurat tylu piór. Może ma tyle miejsc w klaserze. A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. Okej. Nie, jeszcze jaką poduszkę za to wrzucił. Nie mam żadnego pojęcia, co ten gość ma zamiar odwalić z tymi rzeczami, ale to jest w każdym razie trochę dziwne. Ale hej, kim jestem, żeby osądzać, nie? No w końcu jest sobie sam na odludziu, ma prawo robić co chce, nie? Chyba. Dobra, wbijamy z powrotem do Vergen. Ej, kto mi zamknął drzwi tak bezczelnie? Przełapałem cię, gnido. Na szczęście, że byłaś całkiem niezła w łóżku, mimo że Geralt wytrzymał z tobą jakieś 10 sekund. Ale to akurat była wina Geralta, nie twoja, więc spokojnie. No problem. Czyli tak, mamy kilka questów do oddania. Na początek możemy oddać ten quest od Baltimora, gdziekolwiek on tam nie ma swojego domu. Znajdź Vergen dom Baltimora. Aha, muszę go znaleźć najpierw. O, to może być problematyczne swoją drogą. Dom Baltimora, czekajcie. Gdzie on biegał w tym śnie? To było chyba gdzieś w okolicy, tam gdzie kowale sobie robią, nie? Pracują. Czyli to będzie gdzieś tutaj. Któryś z was to był Baltimore? Haggard, Anwar? Nie? Czekaj, no bo jak pójdę do Filipy, to mi się automatycznie uaktywni quest główny. Dosyć spora cutscenka, a tego bym jeszcze nie chciał. Wiedźmin nie człowiek. To co? Snapsa nie będzie? Vivaldi? No to ten od banków. Dobra, tu jest kopalnia, to nie. Ty jesteś Burdon, ty jesteś jakiś sztygar. Dobra, pójdźmy może jeszcze sobie do Cecilia Burdona, bo chyba mam quest mu do oddania z tą królową harpi. Przyszedłem po zapłatę. Robota wykonana. Zabiłeś królową. W takim razie zapracowałeś na te pieniądze. 50 orenów. No dobra, przynajmniej expa sporo. Rozmawiaj o Baltimorze z pracującymi przy kowadle krasnoludami. Dobra, znalazłem dom Baltimora.
Teraz tak, chwila, bo mam dwa levele w sumie. Kurczę, tyle się dzieje, aż nie mam od czego zacząć. A tutaj odcinek trzeba powoli kończyć, bohater. Odblokuję grupowe ciosy kończące, a to może teraz będę mógł, nie wiem. Nie no, mutuj mam tylko. To skoro mutuj, to zmutujmy. Wir walki, generowanie adrenaliny czasami miecza, szansa na wszystkie efekty krytyczne. Ktoś mi też pisał o tym, szansa natychmiastowego zabicia przeciwnika plus 2%, że te procentowe efekty działają tak, że co jakiś atak mi będzie ten natychmiastowe zabicie przeciwnika działać. Tam chyba co... Nie wiem, co 50 uderzenie, czy coś takiego? Nie pamiętam, jak już tam dokładnie ten widz pisał. Ale wiecie co, skoro mogę na razie sobie blokować już maksymalną, powiedzmy, to drzewko na maksa, to sobie to zrobię, a następne levele będę sobie ogarniał w coś tam innego. Mutagen wzmocnienia. Który jest najdroższy z tego? Ten. Ten jest dziadowski, ten jest dosyć mocny. Brze plus 2, żywotność plus 5. Całkiem niezły w sumie. No dobra, zróbmy sobie save'a. Pogadajmy sobie jeszcze może z tymi krasnoludami. Witaj, Wiedźminie, w tych skromnych progach. Szukam krasnoluda, który mieszkał w tym domu. Nazywał się Baltimore. Mistrz Baltimore zaginął jakiś czas temu. Mistrzem czego był Baltimore? Był naszym kowalem run. Większego specjalisty świat nie widział. Od jego zaginięcia sporo wody upłynęło w Pontarze, a ja i moi uczniowie wciąż nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich run, które potrafił wykuć. Jak zaginął? Pewnego dnia po prostu zniknął. Miewał paranoję, lęki, ale tak to jest z wielkimi artystami. Uważał, że ktoś chce go zabić. Zaginął bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Po miesiącu poszukiwań urządziliśmy pogrzeb. Bez ciała. Tak, żeby uszanować pamięć wielkiego mistrza. To wszystko? Najlepszy czeladnik Baltimora został kowalem run i życie toczy się dalej. Kto mieszka w jego domu? Nowym kowalem run został wierny uczeń Baltimora w mojej skromnej osobie. Dom otrzymałem razem z zaszczytem kontynuowania dzieła wielkiego mistrza. A tamte przegniłe drzwi? To wejście do starego warsztatu Baltimora. Mogę się tam rozejrzeć? Oczywiście, ale nie znajdziesz tam nic prócz złomu i pajęczyn. A no właśnie, w tym warsztacie on coś schował. Kurczę, chciałbym skończyć odcinek, ale jednak chciałbym najpierw dokończyć tego questa z tym Baltimorem chociaż. Więc zróbmy może jeszcze tutaj... O! No faktycznie, trochę tutaj już, że tak powiem... No sprzątaczki dawno tutaj nie było, to jest pewne. Dużo rudy żelaza, nie potrzebuję mega dużo waży, nie chcę rudy żelaza. Czy naprawdę nikt nie stwierdził, żeby te ściany rozjebać? Ło kurde, o Jezus, pierwszy raz artefakt ciulną. Postępuj zgodnie z wskazówkami z notatek Baltimora. Aha. Ej, fabularne. O ja pierdolę, co? Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. 10 kroków w stronę rzeki, spacer w lewo niedaleki, marne 20 kroków, przejdź pod bramą jak z obłoków. Aha. Wiecie co, to jest zagadka. Ja w zagadkach jestem chyba najgorszy na świecie, więc... może jednak będę sobie nad nią myślał poza odcinkiem, tak samo jak tymi harpiami. Więc póki co, dzięki wielkie za uwagę. Ja sobie jeszcze przy okazji posprzedaję wszystkie rupiecie, które mam, żeby zwolnić sobie sporo miejsca w ekwipunku. Do tego czasu, dzięki wielkie za uwagę jeszcze raz, trzymajcie się i... Na razie.